Władimir Wołkow. Montaż. Przełożył z francuskiego Adam Zalewski. Książka została nagrana w 73 odcinkach. Twoim celem musi być zdobycie wszystkiego bez niszczenia czegokolwiek. Sun Tzu. Zarzucanie sieci. 30 września 1945 roku, po dziewięciu dniach walk o każdą ulicę, każdy dom, wreszcie o każdą klatkę schodową i o każdy pokój, na Reichstagu pojawiła się rosyjska flaga. Tym razem nie nazwiemy jej sowiecką. Berlin padł 2 maja. I zwycięskie rosyjskie oddziały po raz trzeci w historii odbyły defiladę przed bramą brandenburską. 9 maja Józef Wissarionowicz Dżugaszwili, zwany Stalinem, wystąpił z odezwą do narodu: Wielkie ofiary, jakie ponieśliśmy dla wolności i niepodległości naszego kraju, niezliczone straty i cierpienia, jakim poddany był nasz naród podczas wojny, Trudy i znoje złożone na ołtarzu ojczyzny przez armię i przez ludność cywilną nie zostały zmarnowane, uwieńczyło je totalne zwycięstwo nad nieprzyjacielem. Walka o egzystencję i niezależność, jaką od wieków toczyły ludy słowiańskie, zakończona została triumfem nad niemieckim napastnikiem i niemiecką tyranią. Ci sami więc, co doszli do władzy, powołując się na powszechną jedność proletariatu i popiskując międzynarodówkę, uznali stoczoną przez siebie i wygraną wojnę za patriotyczną i zrezygnowali z użycia słowa sowiecka na jakiś czas. Do ludzi, których najbardziej dotknęły te wydarzenia, zaliczyć trzeba rosyjskich emigrantów, zwanych białymi. Niektórzy spośród nich postanowili bić się po stronie Niemiec, gdyż milszy niż komuniści był im diabeł. Inni natomiast opowiedzieli się po stronie Związku Radzieckiego, jako że woleli diabła od Niemca. Byli też, wiem o tym dobrze, ludzie bardzo inteligentni, bardzo wierni, pozbawieni nadziei cynicy i tylko oni. Garstka oparli się entuzjazmowi, ani zdumiewającemu, ani nieczystemu, jaki u pozostałych wywołały sukcesy rosyjskich armii. Miała tu swój udział duma narodowa, do której dochodziło uczucie zadośćuczynienia za połajanki, znoszone przez 25 lat, ale także trzy motywy nierównej wagi. Motywy, które pewnym umysłom wydadzą się błahe. Będą to błahe umysły. Po pierwsze, zwycięstwo wiecznej Rosji nad Niemcami przedstawiało się w oczach emigrantów jako triumf świętej Rusi nad bolszewickimi uzurpatorami. Zgoda. Powiewająca nad Reichstagiem flaga była jednolicie czerwona nie biało-niebiesko-czerwona lecz ci żołnierze radzieccy, których spotykaliśmy, mówili raczej o Rosji niż o Związku. Żyli w przekonaniu, że walczyli o Ziemię. Nie o ideę, a ich dobre, naiwne twarze przypominały starszym spośród nas, tych Iwanów, którymi dowodzili podczas poprzedniej wojny. Krótko mówiąc, zdawało się, że organizm ojczyzny sam z siebie zwalczył wprowadzone doń antyciała. To nie my wyleczyliśmy Rosję, ona sama się uleczyła. Napawało nas to radością, bardziej pokorną i czystszą, niż gdybyśmy sami mieli byli sposobność posłużenia się skalpelem. Dalej. We Francji dla przykładu ambasador Związku Radzieckiego zaczął przychodzić na nabożeństwa do katedry św. Aleksandra Newskiego i było coś nadzwyczajnego, w tym, że widziało się diabła w chrzcielnicy. I że nie wyglądał on wcale na nazbyt okropnego diabła. Wielu emigrantów odczuwało przywiązanie raczej do swobód religijnych niż do porządku politycznego dawnego ustroju. Jeśli więc cerkiew odzyskała swe prawa, wystarczyłoby im to, by znów stać się lojalnymi poddanymi imperium. Obojętnie, jaką nosiłoby nazwę, brzmiącą gorzej czy lepiej. Odnaleźli przecież cerkiew złoconą w mitrze brodatą pełną śpiewu i pachnącą tak jak dawniej. Prawda cerkiew zaznała męczeństwa i nigdy nie zapomni się o popach rozkrzyżowanych na wrotach kościołów i przebitych bagnetami to jednak dotyczyło przeszłości. Nowy reżim zrozumiał wreszcie, że wiara stanowiła niezbywalną część rosyjskiej rzeczywistości i że trzeba to zaakceptować. Czyż były uczeń seminarium duchownego, ten, który poprowadził Rosję do zwycięstwa, nie zwracał teraz swych przemówień do braci i sióstr zamiast towarzyszy? Czegóż chcieć więcej? Istniał wreszcie widziany i dotykalny dowód odrodzenia się naszej Rosji, jej wewnętrznej restauracji, chociaż znak ten apelował głównie do wojskowych. Czy jednak powołanie emigracji nie ma w swej istocie czegoś żołnierskiego? Poza tym znak ten opłacony został tyloma istnieniami ludzkimi, tyloma cierpieniami, że nawet ci, co lekceważyli na ogół zewnętrzne symbole rangi i honoru, zaczęli Temu kartonikowi zaszytemu w tkaninę i umocowanemu przy pomocy mosiężnego guzika na barku przyznawać znaczenie równe temu, które w innych epokach przysługiwało krzyżowi o takim czy innym kształcie, różnokolorowym kokardom, beretom, fezom, tatuażom, nacięciom, to jest stygmatom wyrażającym zwalczające się strony. Już pod rządami dawnego ustroju. Zerwać na ramienniki oficerowi znaczyło zdegradować go. Później czerwoni zdzierali przy pomocy noża z epoletów swych jeńców carskie inicjały i korony. Uwięziony przez bolszewików car, by tylko nie przywdziać pozbawionego na ramienników munduru, nie rozstawał się z czerkieską tuniką, która zgodnie z regulaminem i tak nie miała epoletów. I oto począwszy od 6 stycznia 1943 roku dla wojsk lądowych i od 15 lutego dla marynarki, nawróceni czerwoni defilowali szeregami liczącymi 48 żołnierzy, mając u ramion tę sztywność, to pasowanie na rycerza. Nostalgiczny tyran, któremu przedłożono projekty umundurowania, wskazał na uniform różniący się tylko dwoma guzikami od wzoru, jaki musiał pamiętać z czasu swej młodości. Nie byliśmy tak małostkowi, by się unosić z powodu dwóch guzików. Epolety powstały z popiołów. Wybaczmy tym spośród nas, którzy uwierzyli, że razem z nimi z martwych wstała cała cywilizacja przez nie symbolizowana. W marzeniach naszych zdawało się, że nastał kres koszmaru. Nadzieja mogła się karmić jeszcze i amnestią. Rząd pozwalał swym wczorajszym wrogom na powrót. Amnestia to słowo wspaniałomyślne. Cesarskie. Wydawało się, że nie idzie tu o łaskę, lecz o rzucenie zasłony na minione konflikty. Zwycięzcy i zwyciężeni mieli odtąd solidarnie służyć swej wspólnej ojczyźnie. Pierwszym pośród powracających ukłuto nawet specjalny rzeczownik waswraszczeńcy, był Metropolita którego nikt w dobrej wierze nie mógł podejrzewać o wspólnictwo z Antychrystem. To on założył Akademię Prawosławnej Teologii w Paryżu. To on sprawił, że katedry św. Aleksandra Newskiego nie oddano bolszewikom, którzy urządziliby w niej kino. Metropolita, eologiusz otrzymał sowiecki paszport, opatrzony symbolicznie numerem pierwszym. Zmarł, co prawda nim zdołał opuścić Zachód, i wielu widziało w tym interwencję opatrzności. Tym niemniej fakt pozostawał faktem. Jeden z duchowych przywódców białej emigracji opowiedział się za pojednaniem. Pierwszy transport waswraszczeńców, pełnych radości, ale i mających łzy w oczach, odjechał pociągiem z Gardynord. Nie bez niepokoju czekaliśmy na wiadomości od nich. Nawet najbardziej przekonani spośród tych, którzy zostali na miejscu, nie byli pewni, czy przypadkiem ich przyjaciół nie przywitał na granicy pluton egzekucyjny. Po paru miesiącach zaczęły nadchodzić listy amnestionowanych osiedlono w różnych punktach kraju. Jeśli o coś prosili, to tylko o rękawiczki lub wełniane czapki wykonywali prace fizyczne. Okrutna wojna domowa zdawało się dobiegła końca, zabliźniła się. Coraz to nowi kandydaci do powrotu pojawiali się przed zieloną bramą radzieckiej ambasady, tak niedawno jeszcze wyklętą pod numerem 79 rue de la Grenelle. Jednym z nich był Dmitr Aleksandrowicz Psar albo też, jak on sam lubił się przedstawiać, podporucznik marynarki, psar. Dymitr Aleksandrowicz był niewysokim mężczyzną, a w wieku lat około 50. Lubił sobie wyobrażać, że służył jako oficer carski. W gruncie rzeczy jednak przysięgę składał marionetkom rewolucji lutowej, co miało mu ułatwić konfrontację z własnym sumieniem. Monarchista. Przez wierność raczej niż z przekonań, bił się pod rozkazami wrangla, a gdy nadeszła klęska, znalazł się na tureckiej wysepce zwanej Antygoną. Przymierał tam głodem otoczony takimi samymi jak on rozbitkami. Trzeba było jechać dalej. Jak? Po co? Niektórzy marzyli o Ameryce, jako że myśleli o przyszłości i o tym, że słońce wędruje ze wschodu na zachód. Inni ze wzruszeniem przypominali sobie Freulein, która uczyła ich der, di, das. Psara, jak i wielu innych, pociągała Francja. I to nie tylko dlatego, że język francuski znał tak jak rosyjski, że w dzieciństwie do snu kołysały opowiastki hrabiny de Ségur, znał na pamięć fragmenty nędzników oraz żywił romantyczny podziw dla Napoleona. Francja była dla niego uosobieniem sojusznika Rosji. Kraj ten nie mógł przecież zapomnieć o dwóch armiach rosyjskich wycofanych na jego żądanie spod Tannenbergu co było aktem idiotycznej wspaniałomyślności, jedynym w swoim rodzaju w całej historii. Armie te pomogły marszałkowi Joffre ocalić Paryż. Pojawili się pośrednicy pracy. Ich kartonowe teczki wypchane były ofertami. Nie musieli się specjalnie wysilać. Każda ich propozycja była dla głodomorów z Antygony zaproszeniem do Eldorado. Podaż Określić można było jako 9 milionów poległych. Popyt nazywał się umieraniem z głodu. Można się było dogadać. Podporucznik marynarki Psar przyjął posadę stajennego Wardesz. Choć nie był kawalerzystą, wiedział, że zajmowanie się końmi nie przynosi nikomu ujmy. A zależało mu na tym. Jego kłopoty dopiero się zaczynały. Tymczasem Francja. Nie śpieszyła się z okazywaniem swej wdzięczności. Zamiast mówić o Tannenbergu czy też o korpusie ekspedycyjnym, który dał się zmasakrować w Szampanii, by alianci wiedzieli, jak umieją ginąć Rosjanie, gorzko mu wciąż wypominano niespłaconą pożyczkę. Ach, pańska piękna Rosja pochłonęła oszczędności całego mojego życia! Z początku psar tak się tym przejmował, że niewiele brakowało, a próbowałby wypłacać tym dzielnym ludziom odszkodowanie z własnej kieszeni, gdyby nie była pusta. Szczęśliwie się złożyło, że jego pracodawca żywił go, lecz nie wypłacał mu pensji. — A poza tym — powtarzaliby walcy małego bistro w Szomeak — jak tylko wam się znudziła wojna, daliście nogę koniec odcinka pierwszego.